Hej dziewczyny, witajcie ponownie i dzisiaj mam dla Was film z nowym pudełkiem. Jest to pudełko, które wyszukałam naprawdę bardzo, bardzo głęboko w czerusiach internetu i możliwe, że część z Was to pudełko zna, już po tytule wiecie o co chodzi. Jest to pudełko, które się nazywa Mishi Box. I na stronie Mishi, czy tam Mishi jakoś tam, podlinkuję Wam oczywiście na dole, można zamówić zarówno pudełko Mishi Box, czyli pudełko, które będzie zawierało różne produkty z pielęgnacji koreańskiej, jak również Mishi Mask. I jest to pudełko, które zawiera tylko i wyłącznie maski w płachcie. Więc ja oczywiście zdecydowałam się na pudełko Mishi Mask w zasadzie, czyli pudełko z maseczkami. Bo jak wiecie, ja maski w płachcie bardzo lubię, często używam i pomyślałam sobie, że już wypróbowałam dużo masek, które są dostępne na naszym rynku, więc czas najwyższy wypróbować maski, które są dostępne na innych rynkach. Ale zaczynając od początku, pudełko Mishi Box z maskami kosztuje około $14, to jest chyba bodajże 13,95, natomiast do tego musimy doliczyć jeszcze 5,95 za przesyłkę i sprowadza się to do łącznej kwoty $19,90 za całość. Mi z konta pobrało 78 zł przy pierwszym zamówieniu. W zasadzie w dniu, kiedy otrzymałam swoją przesyłkę, pobrano mi już kwotę za kolejne zamówienie. Normalnie by to nie było możliwe, dlatego że ja zazwyczaj na tej karcie nie trzymam pieniędzy. Natomiast miałam akurat pieniądze, ponieważ robię zakupy też w Stanach Zjednoczonych i akurat miałam na tej karcie przelanych trochę pieniędzy i pobrało mi znowu, tym razem 74, czyli kurs dolara był trochę bardziej korzystny, normalnie aż o całe 4 zł. I w pierwszej chwili nie byłam pewna, czy ja się cieszę w ogóle z tego, że pobrali mi za drugie pudełko, bo nie wiedziałam jeszcze, co za bardzo znajduje się w środku. I na Insta Stories pokazywałam Wam właśnie, że przyszło to. Ja śledziłam jakby przesyłkę na stronie DHL-a, ponieważ dostałam tracking i sobie śledziłam, natomiast od 9 sierpnia nic się nie ruszało. Dostałam informację 5 sierpnia, że przesyłka została nadana i właśnie 9 sierpnia tam ostatni był wpis na tym trackingu i potem długo nic. I naprawdę już się zaczęłam niepokoić, czy to pudełko w ogóle do mnie dojdzie, czy to pudełko, wiecie, gdzieś nie zaginęło, ale mówię, no DHL jest tracking, więc nie może. Więc jakież było moje zdziwienie, kiedy ja to znalazłam w skrzynce na listy. Fajnie, że to się zmieściło, natomiast tak, DHL i włożył mi to do skrzynki, więc coś jest nie halo, więc nie wiem, czy nie potrzebują potwierdzenia, że ja to odebrałam, czy sfałszowali, czy o co chodzi. Dwa, że to miało być pudełko, a to jest koperta bąbelkowa, taka widzicie, cieniutka, więc na zasadzie w ogóle o co chodzi. Więc już tak na początku, wiecie, nerwy mnie lekko wzięły, no bo to nie wygląda dobrze. Otwieram przesyłkę i w środku mamy maseczki, czyli na razie jest dobrze. Pierwsze co wyciągam, to jest karteczka i na tej karteczce, tak Wam tylko mignę, mamy wypisane wszystkie maski, jaka jest firma, jakie są składniki, pojemność oraz wartość rynkową. Na górze natomiast mamy napisane, że w tym miesiącu głównie jest nastawiony nacisk na ukojenie, schłodzenie, taki cooling twarzy, właśnie nawilżenie i oraz działania przeciwtrącikowe. Dodatkowo jeszcze pojawiła się karteczka z napisem UPS, czyli po prostu jedna maska stąd nie zgadzała się z tym, co się znalazło w środku, więc po prostu dodrukowali jakby ten element od tej maski, więc to na razie nie jest źle. Patrząc na ilość masek, też słuchajcie, nie jest źle. Ja już wszystkie je wyciągam, zobaczcie, no ich jest tutaj sporo. I przejdziemy sobie po kolei przez maski, które dostałam. Będę się posiłkować tą karteczką, żeby nie powiedzieć głupotno, jeżeli w ogóle coś tu znajdę. I pierwsza maska, to jest maska w formie fiolki. Zobaczcie, bardzo fajnie wygląda. Jest to maseczka, która ma nawilżać i koić naszą skórę. I jej wartość, słuchajcie, to jest najdroższa maska z tego wszystkiego, tak jak patrzę, to jest aż $7. Więc jest to jedna z droższych masek w płachcie, w ogóle z jakimi się spotkałam. Oczywiście jest Dr. Jart, czy jak to nazwiemy, gdzie one kosztują 40 zł. Ale generalnie maski w płachcie oscylują w granicach 10, 15, 20 zł. Łamisa ma za 25 tak mniej więcej. No więc tutaj mamy $7, czyli to jest razy około 4 zł, to jest 28 zł. Więc jedna z droższych masek. Nie znam tej firmy w ogóle, więc też się bardzo nad nią zastanawiam. I to, co tutaj mamy, to jest taki, zobaczcie, znaczek temperatury, co by oznaczało,
chyba, bo oczywiście wszystkie napisy z tyłu są po znaczkowemu, że należy ją schłodzić. No więc okej, bardzo mnie ta maska cieszy. Kolejna maska to jest maska firmy mi dobrze znanej. Co prawda ja nie miałam żadnej maski jeszcze od nich i w zasadzie nie miałam zbyt wielu produktów od nich, bo nic nie kupowałam. I jest to Benton. Jest to Benton, jest to ta najbardziej ich popularna maska. Nie wiem, czy nie jedyna w ich ofercie, czyli mamy tutaj śluz ze ślimaka oraz jad pszczoły. I powiem Wam tak, ja się trochę boję tej maski, dlatego że jakiś czas temu w którymś z boksów był krem do twarzy właśnie z jadem pszczelim. I ja zrobiłam sobie próbę uczuleniową, nic mi nie było, tutaj w ogóle luz, nic się nie pojawiało. I któregoś razu właśnie poszłam do pracy, posmarowałam rano twarz kremem. Nie miałam mocnego makijażu na sobie, praktycznie można by powiedzieć, że żaden. I słuchajcie, ja w połowie dnia zrobiłam się czerwona. Po prostu zrobiłam się różowa na twarzy, tak jakby mnie coś podrażniło. Buzia mnie nie swędziała, nie piekła, nie nic, tylko poszłam do łazienki po prostu, ja patrzę, a ja jestem cała czerwona. Nie wiem, to musiała być reakcja oczywiście na ten krem. Ja tutaj na skórze nic nie miałam, żadnej czerwonej plamy, natomiast na twarzy miałam po prostu masakrę. Dobrze, że miałam puder. To chociaż trochę zniwelowała moją czerwoność na twarzy, no ale nie było to najprzyjemniejsze uczucie na świecie, dlatego ja tą maską się trochę boję użyć. Na razie fajnie, że ją mam, będę ją trzymać, może kiedyś użyję, na zasadzie jak nie będę musiała nigdzie wychodzić następnego dnia, to może wtedy ją spróbuję. I według tej karteczki ta maska kosztuje 2,50 dolara, czyli jakieś 10 zł. Kolejna maska to jest firma, znowuż mi nieznana, ale mamy tutaj znany składnik, czyli Jeju. Mamy tutaj Bamboo Mask Pack. Tak się ona przedstawia, więc mamy tutaj kolejną maskę, jest to maska bambusowa, z wodą z bambusa wręcz, waterful bamboo, tak? Bardzo mnie to cieszy, maski nawilżające i takie kojące jak najbardziej ja z chęcią u siebie widzę. I tutaj mamy właśnie tą maskę, za którą nam przepraszali, czyli mamy tutaj maskę firmy Farmstay, jest to Green Tea Seed Mask i mamy tutaj, jest to maseczka, która co ma robić? Odświeżać, nawilżać i koić. No, czyli tak jak wszystkie inne maski. I wartość tej maseczki to jest $1,50, więc to nie jest jakaś droga maska. Podejrzewam, że z uwagi na to, że to chyba leci do nas ze Stanów, to też są inne ceny. Pewnie jakby to było w Polsce, te ceny masek byłyby nieco wyższe. Więc kolejna maska w płachcie. Mamy tutaj już która? Czwarta. Piąta maska. Piąta maska to jest maska, która się składa z trzech części, czyli mamy piankę do umycia buzi, potem mamy taką emulsję i na koniec maseczkę. Maseczka jest czarna w płachcie, bo tu nawet jest napisane, że jest to czarna maseczka. I ta maska, słuchajcie, kosztuje $4, czyli jest tak, wiecie, w lekko wyższej półce cenowej. Mamy tutaj informację, że ta maska powinna rozjaśniać naszą cerę oraz łagodzić podrażnienia. Tak, o ile się nie mylę. Więc fajnie, ja akurat takich trzystopniowych masek chyba nie używałam jeszcze. Tak mi się wydaje, nie pamiętam przynajmniej, że używałam, a na pewno już nie tą firmę, więc niezwykle się cieszę. Ta maska jest taka, wydaje się być bardzo gruba, albo jest tam dużo płynu, nie wiem, ale jest tak, tak pokaźnie tutaj czuć. To kolejna maska. Kolejna maska to jest Return Express i mamy tutaj, co my mamy? Zaraz, nie tu patrzę. Tu jest to maska, która również ma łagodzić, nawilżać i zwiększać elastyczność naszej skóry. Wartość tej, 6 dolców. To już słuchajcie, to mamy ile? 24 zł, więc też całkiem nieźle. Znowuż tutaj z tyłu mamy wypisane składniki po angielsku oraz mamy też napisane właśnie, jak ją stosować. Więc wszystkie maski, oczywiście to są maski w płachcie, więc myślę, że akurat jak stosować, to pewnie ta instrukcja nie jest taka konieczna. Bo wiadomo, że po prostu na oczyszczoną buzię nakładamy maseczkę. Następna maska jest to maseczka z aloesem. Jest to maseczka, której wartość to są $2. Maseczka z aloesem, jak to maseczka z aloesem, ma łagodzić i nawilżać. Kolejna maska, słuchajcie, jak się obśmiałam, jak to zobaczyłam. Donkey Milk. Spoko. Ale zobaczcie, jakie ma fajne opakowanie takie. Bardzo śmieszna maska. Jest to maska żelowa, jak jest tutaj napisane. Ciekawe, czy po otwarciu też będzie taka, wiecie, żelowa. I wartość tej maseczki to jest $3 i ta maseczka to jest właśnie ta jedyna chyba, bo nigdzie indziej nie widzę, która ma pomagać w problemach z trądzikiem.
Mamy tutaj napisane, że heal damaged skin from acne, więc okej, będziemy stosować. Oczywiście wszystkie te maski z chęcią przetestuję. Podejrzewam, że te, które mam kupione z Mediusa, pewnie pójdą w odstawkę, będę sobie testować te. Kolejna maska to jest maska, która ma oczyszczać nasze pory i mamy tutaj i kontrolować wydzielanie się sebum. Więc jest to maska, której wartość to jest 2 dolary. Wiecie, nie, znowuż, jest to firma mi nieznana, bardzo się z tego powodu cieszę, po to kupiłam tą, to pudełeczko, czy też no, pudełko. I na koniec mamy tutaj Tony Moly Panda's Dream Eye Patch, czyli coś, co możemy znać, bo Tony Moly się u nas pojawiło. I wartość tego to jest 3 dolary, słuchajcie, czyli takie płatki pod oczy to jest, kosztują 15 zł. A to nie są płatki pod oczy, to są płatki na oczy. To ja nawet nie wiedziałam, że to są płatki na oczy. No bardzo mnie to cieszy. Tego jeszcze nie próbowałam tak dziwnie położyć się. Bo wiecie, jak się położę nawet z maską i zamknę oczy, to zawsze mogę je otworzyć, jak się coś dzieje. Jak już to sobie nałożę na oczy, to już tak trochę średnio, nie? Bo nie otworzę oczu. Ale fajnie, tego jeszcze nie próbowałam, bo wiecie, ja tych takich płatków pod oczy to tak średnio z tym lubieniem. Więc bardzo mnie cieszy, że mogę sobie takie coś wypróbować. I to koniec. To jest 10 masek. Ja podliczyłam, że te maski mają, że jakby wszystkie maski w pudełku to jest wartość 33 dolarów, więc w momencie, kiedy zapłaciłam za to 20 dolarów, to jest całkiem fajna przebitka. Może nie jakaś, wiecie, super high, że przebiło mi to 2-3 razy, 3-krotnie, ale myślę, że całkiem fajnie, szczególnie, że tu są firmy, których nie znam, co mnie bardzo cieszy. I też mogę po prostu, mam ogromną różnorodność tych masek. Co prawda z tego, co się zorientowałam, to chyba miesięcznie jest jakoś tematycznie, czyli teraz jest właśnie położony nacisk na nawilżanie i na ukojenie, czyli większość tych masek to jest hydrating, and soothing i refreshing. Tam się dwie te trafiły, takie tam pore acne i tralalala. Więc zobaczymy, co będzie w kolejnym miesiącu, bo już mi i tak pieniądze pobrało. Jedna rzecz, która mi się nie podoba i to było w pierwszym miesiącu, jak zamawiałam i teraz w tym kolejnym też. Mianowicie, o ile się nie mylę, to tam maskę jakby na kolejny miesiąc, czyli na przykład tą maskę, którą wyślą mi we wrześniu, można było zamówić do tam 20 któregoś sierpnia. I momentalnie, do 28, bo wczoraj. I momentalnie, jak tylko pobrało mi kasę z konta, dostałam maila o opóźnieniu mojej wysyłki. Mianowicie, że niestety, ale ta wysyłka z przyczyn od nich tam niezależnych czy coś takiego zostanie wysłana do mnie dopiero 5 września. I to samo, słuchajcie, taką samą informację otrzymałam w lipcu, jak zamawiałam to. I wydawało mi się, że to może mieć coś wspólnego, nie wiem, z ich urlopami, że tam jest sezon urlopowy i generalnie wszyscy wyjechali, biuro jest zamknięte i dlatego wszystkie zamówienia będą realizowane po 5 sierpnia. No ale skoro to się powtarza w kolejnym miesiącu, no to się zastanawiam dlaczego. To czy nie można zrobić tego od razu, że to się wysyła 5 sierpnia, tak wiecie, czy tam 5 następnego miesiąca. Więc ciekawa jestem, czy w kolejnych miesiącach też tak będzie, bo wydaje mi się, że to będzie pudełko, które będę kupować. Jest to pudełko nieco droższe, porównywalne do Look Fantastic w zasadzie, bo Look Fantastic kosztuje 15 funtów, funty są mniej więcej po 5 zł, więc to wychodzi 75 zł. To pudełko z kosztami przesyłki wynosi 19,90 dolara. Dolar stoi trochę niżej, więc w zależności od tego, jaki macie bank i jak Wam to przeliczy, kwota może wyjść od, powiedzmy, 75 do 80 zł. Natomiast jak widzimy, no tutaj wartość jest około, powiedzmy, 120-130 zł, czyli tak 50% wyżej niż wartość zakupu. Ja jestem z tego pudełka zadowolona, naprawdę wręcz bardzo zadowolona. Niepokoją mnie te właśnie przesuwy w czasie, ale okej, poczekam, może będzie to następnym razem szybciej. Pamiętacie, że moje pierwsze pudełko Look Fantastic szło do mnie aż 3 tygodnie, więc kto wie, może teraz następne będzie szło szybciej, zobaczymy, przekonamy się. Dajcie znać, co sądzicie o tym pudełku, czy Wam się ono podoba. Zostawię Wam oczywiście linka do tego pudełka na dole. Ja tutaj nie mam żadnego kodu referencyjnego ani nic w tym stylu, że, które by na przykład spowodowało, że będziecie miały niższą kwotę. Natomiast poszukam, bo czasami się pojawiają, wiecie, jakieś takie kody, że jest, powiedzmy, trochę taniej. Więc jeżeli coś takiego znajdę, to na pewno Wam to podlinkuję w opisie. A tymczasem żegnam się z Wami. Jeśli jesteście ciekawe tych masek, to zachęcam Was do śledzenia mnie na Instagramie, bo tam najpewniej mniej będę mówić o tych maskach, tak mi jest najłatwiej, na Insta Stories, na Instagramie, posty i tak dalej, będę wrzucała takie informacje, więc jeśli jesteście ciekawe, to wpadajcie tam.
Dzięki serdeczne za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Pa, pa.